witajcie. Rozpoczynamy trzeci dzień z kamperem. Powiem wam, że noc była naprawdę ciężka, bo wiało strasznie, aż musiałem wyjść w nocy i te wszystkie stoły i krzesła położyć w taki oto sposób, żeby nam... Bo się bałem po prostu, że to nam gdzieś tam zdmuchnie. Rowery też położyłem. Naprawdę bardzo mocno wiało, a pogoda na to nie wskazywała. Teraz będę testował takie wyjechanie z pola kempingowego gdzieś do jakiejś atrakcji, ponieważ chcemy dzieci zabrać na Termy Cieplickie. To jest taki kompleks basenów. No i teraz, wiecie, jak ja mam przyczepę i samochód, no to wsiadamy do samochodu i sobie jedziemy na taki basen. A teraz sam jestem ciekaw, jak to tutaj wygląda z kamperem. No na pewno będę musiał to wszystko pochować, ale też pomyślałem sobie, żeby tego nie chować, mam takie zapięcie rowerowe duże, więc te wszystkie może meble, żeby nie ładować tego w te kartony i to wszystko po prostu zepnę razem z rowerami i rowery też tutaj zostawię i cały ten taki osprzęt tutaj zostanie na polu spięty, a my pojedziemy kamperem troszeczkę takim odchudzonym. Sprawdzałem pogodę, więc nie będzie padało, te fotele nam nie zamokną, te krzesła, więc no chyba tak można zrobić, nie? Napiszcie w komentarzach, czy wy wszystkie rzeczy zabieracie jak odjeżdżacie, czy zostawiacie. I tak to mniej więcej wygląda. Zostawię stół, fotele, wózek, baniak, suszarkę na pranie i dwa rowery. Matę też zwinąłem, no i resztę to wsadzę do bagażnika. Stół też zdjąłem, tak jak na początku, że będą dzieci jechać bez stołu dla bezpieczeństwa. No, tak to wygląda teraz. Ona, Dinka, właśnie schodzi. Dzieci się budzą, zaraz będziemy wyjeżdżać. A poza tym, no zobaczcie, jaki jest bałagan. Także nie ma różnicy, czy macie przyczepę za 10 tysięcy złotych, czy kampera za 200 tysięcy złotych. Bałagan przy dzieciach i przy nas jest. Bo nie tylko dzieci tutaj robią bałagan. Zobaczcie, jaki mój bałagan jest. Komputer, kable. Więc no, tak wygląda życie. Także bez różnicy. Czy wydacie 200 tysięcy, czy 10 na karawaning. Będzie po prostu ciasno i będzie bałagan. Żeby obrócić fotele, zauważyłem, że warto je po prostu postawić jak najbardziej pionowo i teraz można je obrócać bez problemu. Zobaczcie. Cyk. I teraz właśnie je można z powrotem odsunąć do tyłu. Wtedy nic się nie haczy i szybko można je przywrócić do pozycji dla kierowcy. Teraz zsuniemy roletki. To mi się podoba, naprawdę. Inżynierowie fajnie to wymyślili. Stryk. Co? W tym miejscu, szczerze mówiąc, nie wiemy, jak to się zapina. Albo to jest popsute, albo po prostu nie wiemy jak. Nie chcieliśmy, żeby nas tam ludzie widzieli, więc zrobiliśmy to gumką, ale powinno to chyba jakoś się tutaj łapać, nie? Na magnes, ale to się rozsuwa, więc sobie to po prostu złapaliśmy gumką. Będę musiał Piotrka zapytać, co się z tym stało, czy to tak ma być, czy nie. A tymczasem zsuwam ładnie, delikatnie, pstryk i drugie. Pstryk. No i ostatnie. Fajnie. I możemy jechać. Posprzątam jeszcze tutaj. Ok. Mam jeszcze chwilę czasu, to pokażę wam ubikację, ponieważ jest troszeczkę inna niż u nas. Ubikacja wygląda tak. I jak otworzymy, jest teraz zamknięta, ale żeby otworzyć, tutaj się przesuwa ten dzyndzelek w tą stronę i jest otwarte. Gimbal mi się przewrócił, przepraszam. Jeszcze raz, teraz mamy otwarte, a tak zamykamy. Ale pokażę wam, jak otworzę, że tutaj jest spłuczka elektroniczna, elektryczna. Jest przycisk i kiedy nacisnę, leci woda. Także tutaj jest na pompkę, nie tak jak u mnie, mechanicznie. Zasuwam i zamykam. Aha, jeszcze czujnik napełnienia jest tam z tyłu. Jak widzicie, świeci na zielono. Jak się pojawi kolor czerwony, czyli kaseta jest do wymiany. Przed odjazdem trzeba jeszcze odłączyć kabel. I zauważyłem, że tu jest taki fajny pstryczek. Jak się go naciśnie, to po prostu podnosi się tam ta klapka. I teraz wyciągamy. No troszeczkę siły trzeba użyć, bo ta klapka po prostu tam się zahacza o ten cypelek, ale właśnie tym pstryczkiem możemy go po prostu podnieść do góry. Fajne, fajne rozwiązanie. No muszę ten kabel odłączyć i go zostawić tutaj, ponieważ jak wiecie, ta skrzynka tamta jest zamykana na klucz przez pracownika tutaj kempingu
no nie jest to fajne rozwiązanie, bo nie mogę tego sobie szybko włożyć do przyczepy i odjechać. Ostatnio jak przyjechaliśmy tutaj, no to po prostu pół godziny czekałem na pracownika, aż mi podłączy ten kabel. Nie chcę teraz pół godziny na niego czekać, więc zostawię ten kabel na polu. Ale przejściówkę wezmę, żeby ktoś mi jej nie zwinął, bo jest całkiem fajna i pewnie droga. Otwieramy sobie szlaban i jedziemy na basen. Fajnie tutaj tak się wysoko siedzi, wszystko widać. Jedzie się jak ciężarówką, naprawdę fajna widoczność. I dojechaliśmy do Term Cieplickich. Ale tutaj jest tak dziwnie, bo ten parking jest podobno tylko dla osobówek i nie wiem, czy kamper się zalicza do Zaraz, Nadinka, a chcesz wyjść? Nadia już jest. Nie wiemy właśnie, czy kamper się zalicza do osobówek, czy nie. Bo był tylko zakaz wjazdu autobusów, a kamperów nie, więc pozwoliłem sobie wjechać. Stanęliśmy sobie wzdłuż drogi i tak będziemy stać tutaj. Dosyć dużo miejsca na drodze, więc myślę, że nie będzie problemu. Idziemy. Zaraz Szymon poleci, mój szwagier. Nie. Dobrze, nie? No. Teraz jesteśmy na dworze. Tutaj też są zjeżdżalnie. Tutaj zjeżdżaliśmy. Teraz idziemy na tamto. I jesteśmy po basenie. Zatrzymaliśmy się właśnie pod Biedronką, żeby zrobić zakupy. Dzisiaj będziemy robić grilla, ponieważ będziemy mieli gości. Tak jak wam mówiłem, jest tutaj nasz szwagier też na wakacjach, dwóch szwagrów nawet. Także dzisiaj będziemy mieli gości i będziemy grillować. I jesteśmy już na polu. Jak widzicie, wszystkie nasze graty stoją. Nikt ich tutaj nie zabrał. No i kampera ustawiłem. Zanim zaczniemy się szykować do grilla, to po prostu to najadę jeszcze na najazdy, ponieważ źle się trochę śpi na takiej skarpie. Zobaczcie, teren jest spadzisty, więc wjeżdżam na najazdy teraz. Tutaj je mamy w takim worku i wyglądają one tak. Podłożę teraz każdy pod koło i zobaczymy, jak to się wjeżdża na to. Czy to jest łatwe, czy to jest trudne i czy jakieś problemy podczas tego manewru wystąpią. Trzymajcie kciuki. Problem jest jedynie taki, że nie wiem, kiedy one się kończą. Widzę, że jeszcze 10 cm mogę wjechać, więc jeszcze raz to zrobię.
Jak tam? No lepiej, dobra. Tak, zostawiam. Będzie dobrze. Teraz zobaczymy, jak wygląda grill elektryczny i ta szafeczka turystyczna. Jestem ciekawy, jak to wszystko wygląda, tak samo jak wy. Także zapraszam na dalszą część filmu. Jest grill. Grilla trzeba położyć na stole, więc sobie odepnę cały tutaj nasz magazyn. Nawet baniak mi się udało złapać tą linką. A tak wygląda grill elektryczny. Zobaczcie, jest to grzałka. Tutaj jest kratka. Tam się chyba wodę wlewa, z tego co pamiętam, żeby ten tłuszczyk kapał do wody. A tutaj jest wtyczka, którą się podłącza do prądu. I teraz się zastanawiam, czy kampery mają zewnętrzne gniazdo. Z tego co tutaj obchodzę tego kampera, on nie ma. Ma tylko wejście. Ale na szczęście Piotrek ma taki przedłużacz, w którym są gniazdka, więc tutaj się podłączę. Jeśli chodzi o model tego grilla, to on jest z firmy Severin. Jak się sprawdzi, to sobie takiego kupię w przyszłości, dlatego nagrywam filmik też dla siebie. Tutaj mamy pokrętło. Tu jest chyba na najniższą. I na dole wygląda tak. Ania, rozłożymy sobie teraz taką szafeczkę. Ania ma tam zabawki. Ją tam szafeczki nie interesują. Tutaj mamy taką szafkę Camp Cabinet S. Wymiary 61 cm na 54 w tą i 90 wysokość. Tak to wygląda. Waga 5,3 kg. O, kłeczuła. Blat, dwie półki. Trzeba się nauczyć, jak to się robi. Chyba tak. Aha, tu się spina z tego co widzę od dołu. Stryk, stryk, pierwszy raz to robię, bystry jestem, nie? Od razu wiedziałem, jak to się robi. I teraz półki. No i fajna. Tutaj będzie stał grill na górze. Jest otwierana, tu ma taką moskitierę i zobaczcie, jak fajnie. Ania już robi grilla. Ania, warzywka. Warzywka z grilla. Super, jemy kukurydzę. Nie, właśnie się zastanawiałem, jak to tutaj zaczepić, bo to tak trochę dynda. Ale w tym jest magnes. Ania, poczekaj, pokażę ci. Jest magnes i tu się po prostu przytyka i już nie odlatuje. Widzicie? Jest magnes. I mamy półeczki odsłonięte. Właśnie zauważyłem, że do grilla są jeszcze takie osłonki przeciw pryskaniu, więc zakłada się je w taki sposób. Tylko dwoma rękami, wiecie, nie? Jedna i druga. I teraz siateczka, krateczka i mamy grilla. Właśnie zamontowałem Kasi stół. W sumie jest bardzo lekki. Myślałem, że on jest cięższy. Na początku z tatą w dwóch wynosiliśmy to, ale jedna osoba sobie jak najbardziej da radę. Jeszcze wam powiem, że ten grill, Ania, mogę tylko kratkę wziąć? Nie! Bo tak jak mówiłem wam, tam się wlewa wodę i jest tam napisane minimum 1,5 litra. Także trzeba tutaj wlać minimum 1,5 litra, zaraz to zrobię. Na szczęście na pole zabrałem swój kabel, jeszcze jeden, taki grubszy. Pociągnąłem go tędy i wpiąłem w tamto. Tego nie mogę stąd zabierać, bo mam tutaj taką przejściówkę do kampera. Więc cieszę się, że ten drugi kabel zabrałem. Teraz mogę sobie grilla postawić gdzie chcę. No i teraz grill stoi na szafce, prezentuje się tak. Sprawdźmy, czy działa. Świeci, czyli działa.
to na razie nie będę włączał, bo Ania się tu bawi, żeby się nie oparzyła, nie, Ania? Będziesz kuchcić? Pewnie zastanawiacie się, dlaczego u nas taki spokój jest. Powiem wam, że Nadia i Szymuś śpią. Dobra, mamy 1,5 litra wody i wlewamy. Ania też trochę wody ma, możesz wlać, Ania. Wlewamy 1,5 litra. Kranówy. Trochę jest krzywo. Krzywo stoi grill. Najwyżej wlejemy trochę więcej wody. I mamy wodę, także można włączać i smażyć mięsko. Ale to dopiero jak goście przyjadą. Ponieważ półeczka nie jest regulowana, pod stópki podłożyłem kamienie z tej i z tamtej strony. Ania bardzo chce wlewać wodę, ale nie sięga, więc muszę jej... Tutaj widziałem taki stopień. Ania, poczekaj. Podłożę ci taki fajny stopień, tutaj jest. I będziesz mogła sobie na niego stawać. Zobaczcie, jaki sprytny. Składany. Specjalny dla Ani. Proszę bardzo. Teraz zobaczcie, jestem przy komputerku. Włączę przycisk zbiornika na wodę. I zobaczycie, że jest tylko 20 litrów. Tu jest 150, około 20. Idę teraz napełnić zbiornik. Rozmawiałem przez telefon z Asią i do tego celu jest właśnie ten oto wąż, który jest po prostu marszczony. On się wypełnia wodą i się po prostu powiększa. Bardzo sprytne urządzenie, że tak powiem. Zobaczcie, jaki fajny. Lekki przede wszystkim, fajnie się zwija. Można go zmieścić w takiej torebeczce. Także podłączam go i nalewam wodę do zbiornika. No zobaczcie, jaki on jest długi. Także myślę, że starczy do mojego ujęcia wody, które jest tutaj. Zobaczcie, starczy. Ale Kasia będzie musiała mi pomóc, bo ktoś musi mi odkręcić kran. W tym woreczku są różne przejściówki. Dla mnie chyba będzie odpowiednia ta. No, pasuje. Otwieram klapkę. O, burza idzie. Mam nadzieję, że grill się uda. Odkręcam pomału, może się uda bez Kasi. Może ten wąż nie wyleci. Dobra. Mam prawie na maksa. Teraz mam na maksa. Piotrek powiedział, że mam lać, aż się nie wyleje tym otworem. Więc może wyłączę kamerę, bo nie chcę, żeby była ochlapana. No nie wiem, napełniamy z 2 minuty. Zobaczmy, ile już jest tutaj. Prawie 50. No dobra, to jeszcze z 2 minuty. Goście się spóźnią, więc wyłączyłem na razie mięso. Niech się tutaj grzeje na delikatnym ogniu. Dobra, włączam jeszcze raz. Zobaczcie, jak ten wąż pięknie urósł. Zobaczcie na to, czyż to nie jest piękne. Jak ten wąż się nadmuchuje. Unikaj uwagi, bo zaraz szczeli. Dobra, boję się, nie musi być do pełna, jest dobrze. Dobra, mamy, proszę Państwa, 100 litrów, także podejrzewam, że na styk mi się udało wlać bez wybuchu tego węża, bez wylewania. Kasia szykuje? Tak, będzie grill. Będzie grill. Jest już w sumie, ale gości nie ma. Fajny ten wąż, zobaczcie. Z bliska wam zobaczę, jak on się po prostu rozciąga. Jest niesamowity. Zobaczyć awokado. Jak mało miejsca zajmuje, to jest najważniejsze. Ja myślałem, że to jest linka holownicza na początku. Jak pierwszy raz to zobaczyłem, mówię, a dobra, nie. To na pewno nie jest wąż. A to był wąż. Jak widzicie, grill się udał. Wszystko wyjedzone. Ale nie pogadaliśmy za długo, bo deszcz nas wygonił. Właśnie przestało padać. Ale ja w tym deszczu ściągałem po prostu markizę. Wszystko chowałem. Grilla, szafkę, krzesła,
Stół jest chyba wodoodporny, więc zostawiłem. Ale szok. Dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia.